Moja żonka się rozbestwiła. Już nie chce mi się z nią przebywać. Mam już jej dosyć. O co się stało? Wiesz, ona jest jak mój mały palec u nogi. Taki mały i delikatny. Nie, po prostu chce być pukana na każdym meblu. Niedźwiedź pyta zająca. Stary, dlaczego ty się jeszcze nie ożeniłeś? Chłopie, przyprowadzałem do domu różne samiczki. Szczupłe, pulchne, niskie, wysokie. I co? I żadna nie podobała się mojej matce. To może przyprowadź podobną do twojej matki. Już to zrobiłem, ale nie spodobała się mojemu ojcu. Mała dziewczynka idzie przez park. Nagle z krzaków wyskakuje szynszyla, brudna i cała w liściach. Dziewczynka od lat marzyła o szynszyli. Od razu zadzwoniła do taty. Tata, wiesz jak wygląda sinsila No tak, a o co chodzi? A podoba ci się? No tak, bardzo ładne zwierzątka i mają miłe futerko. A co byś zrobił, jakbym przyniosła taką sinsilę do domu? Ciepłe rękawiczki. Młody niedźwiedź z zającem wybrali się na striptiz. Miś w nocy wraca do domu. Matka stoi z wałkiem i krzyczy. Lisica widziała cię, jak wchodziłeś z zającem do klubu ze stryptyzem Pewnie widziałeś tam rzeczy, których nie powinieneś widzieć. Tak, widziałem tam ojca. Lisica leży w szpitalu, urodziła małego liska. Stanęła przy oknie. Stoi dumny lis na dole i krzyczy. Kochanie, syn czy córka? Syn. A do kogo podobny? Nieważne, i tak nie znasz. Jasiu pyta taty. Tato, kto to jest alkoholik? Synku, widzisz te cztery drzewa? Alkoholik widzi osiem. Tato, ale tam są dwa drzewa. Siedzący pijaczek pod sklepem z piwkiem w ręku zagaduje do idącej sąsiadki. Gatka, czy ty jesteś gorącą kobietką? No jasne, że tak. Jak wstaje z kibelka, to para leci. Idzie niedźwiedź do domu przez park i potyka się o lampę. Podniósł lampę i wytarł ją z brudu. Nagle z lampy wyskakuje dżin i mówi. Witam panie, masz trzy życzenia. Czego sobie życzysz? Zastanawiam się, czy wkurza mnie bardziej policja czy sądy. Hmm, chciałbym, żeby zniknęły wszystkie sądy. Okej, okay, zrobione. Zostało ci jeszcze jedno życzenie. Jak to jeszcze jedno? Jesteś oszustem. Pozwij mnie. Dlaczego nie poodkurzałeś i nie umyłeś podłogi? Nie starłeś kurzu z mebli, nie wyniosłeś śmieci, nie byłeś z psem na spacerze. I przestań ziewać, jak coś do ciebie mówię. Kochanie, ja nie ziewam. Otwieram usta, by coś do ciebie powiedzieć.